nie chcemy pomyślimy, nie ma pieniędzy, to biedny Turek jak. A Polak, bogaty? Nie, bo Polak bogaty to dużo pieniędzy, to dużo kasy tutaj. To nie ma, a tutaj. Duża kasa. No słuchajcie, przyjechaliśmy dzisiaj do Managwat, tak to się chyba prawidłowo nazywa, pełną nazwę widzicie już na dole. Przyjechaliśmy tutaj na bazę, czyli na to, na co czekaliśmy od samego początku. Generalnie jest, że tak powiem, bardzo busy na ulicy, zobaczcie. Tak więc idziemy zobaczyć, jak to wygląda, co ile kosztuje i może coś kupimy, ale trzeba uważać dlatego, że byliśmy na innym stoisku, w innym mieście wczoraj, w Sejdzie. I problem polegał na tym, że Przemek oglądał buty. Z czego były te buty, Przemek? Z Nike'a? No i one na podeszwach miały dziurki. Dziurki w podeszwie, takie małe dziurki. No i też oprócz tego było widać klej, takie... No te buty były niedopracowane, pamiętam, że tam była powiedzmy dobra cena. Dlatego trzeba na takie rzeczy uważać i przyjrzymy się, jak wygląda ten towar, czy warto to kupić, czy to są tak zwane jednorazówki i w jakich cenach. No tak więc lecimy pooglądać. Jak widzicie, macie tutaj wszystko. Mamy buty, ubrania, mamy bieliznę. Cokolwiek byście chcieli. Tylko tak jak mówię, no, trzeba zwracać uwagę na tą jakość na wykonania, szczególnie jeśli chodzi o buty. Ja przyjechałem tutaj kupić buty, tak więc zobaczymy, jak te buty wyglądają. Chodzi tutaj mi głównie o podeszwy i całą jakość wykonania. Generalnie interesują mnie stoiska, na których są ceny, bo nie lubię czegoś takiego, jak nie ma ceny i wtedy każdy produkt kosztuje inaczej dla każdego innego klienta. Jak jest cena podana, to można się trochę może zbić z ceny, ale musi być cena, to jest dla mnie najważniejsze. Czy to jest jakieś takie wielkie? No to się jeszcze tam dalej ciągnie, zobacz Przemek. Widzisz to? Chodzimy od bazaru do bazaru i minęliśmy bazar z perfumami. I koleś nas zatrzymał i oczywiście wiecie, no to jest tak, że na tym bazarze jak idziecie, to musicie albo przechodzić, wiecie co chcecie, podchodzicie do takiego bazaru i od razu się pytacie o cenę i odchodzicie z tego bazaru. To jest najlepszy sposób, bo oni was będą zatrzymywać, ale wracając do tych perfum. Koleś od tych perfum mówi do mnie tak. Dwa perfumy za niby tam 60 niby euro, no oczywiście, no wiadomo, że to wszystko podróbki są. No i tak dupę mącił, tak zawracał głowę, że w końcu zszedł do 4 za 30 euro. I podejrzewam, jakbym jeszcze się zaczął tam, jeszcze bym stał z nim, zacząłbym się targować, no to jestem więcej niż pewien, że chłop by zszedł do 20 euro. Powiedział, że jak weźmiemy dwa razy po 4, to będzie jeszcze lepsza cena. Na początku, ile to było? 60 za dwie chciał, nie? Za dwie flaszki, no. A potem zszedł do 30. Dlatego no, naprawdę ciężko było od chłopa odejść. Nagle zaczął mówić, że ma trudną sytuację finansową, tak? Oni tutaj wszyscy. Ja to rozumiem, że to jest handel i tak dalej, ale naprawdę, no, jeśli chodzi o perfumy, to można wyhaczyć coś bardzo, bardzo taniego. Fakt, że podróby, ale no taka no wesoła sytuacja. Niestety nie chcą zejść z cen z ubrań, które mnie interesują, z dobrych polówek, które tutaj widzicie. Ja wam pokażę te polówki. To one no, przeważnie są w hotelu, u mnie naszym hotelu, we sklepie hotelowym. Takie koszulki są po 15. Takie tutaj, te są fajne. Takie właśnie, ale oni nie chcą tej... Hello, Barry, how are you doing? You right? How much? That polo shirt? Euro. Hi. What's your name? Ahmed. Ahmed, so that's yes. Ahmed and he got the business here. So yes, we're looking for business. That. We're looking for that polo shirt, yeah? This color. Or that color. Okay, what is the price? In euro, lira? Euro. 20 euro. 20 euro. Yes. How much will it be for free? Free? Euro, yeah? Yes. Normal 60. 55, yeah, well, 65. Yes. What about 40? What? 40? Not 40, yeah. Not 40, not 55, 50. What size? I will go around and take a look. In different places, right? Give me 48, not problem. 40? 8. 40.
40. 40, I'm going to take free straight away. 48. 40. Please. 40. Please, you are not confident, but 48. I try my best. We make 48, okay? I will say 40 and we do the deal. I'm not 40, please. Not 40, not 48. 40 is quite okay. 47, okay? I will say 40 is alright. 40 and... It's too much for 7. 47. 40 or... yeah, 40 I would say is all right. 40. You know why? Because in my hotel, I think I said 1 from 15, 2 from 25, 3 from 35. Not really. So I will give you another 5 play for free. 40. 40 is my last one. Okay, 45. 40. 5. No. Please. No, I will say 40. Okay, 44. Please. 40. 40, please. 40. Come on, we do the deal. For people will watch you on the YouTube, so when people will know they can come here and do good deal. What size? 40. Right, so, and we got 3 for 40, and that's Ahmed. Yes. If you would like, come to Ahmed, and you will do definitely good deal. Very good business. Thank you, bye. No i takim sposobem z 60 doszliśmy do 40, czyli warto się handlować, ale to był pierwszy sprzedawca, który tak naprawdę był otwarty na to, ponieważ każdy inny nie chciał spuścić niżej, a nawet maksymalnie do 55 schodzili. Do 55, 52 już na odchodne, a tutaj jednak na 40 dał radę zejść. Bądźmy szczerzy, to go tam kosztuje jakieś tam psie pieniądze, tak więc jest ok. Idziemy dalej. A w dalszej części tego bazaru macie bazar taki typowy z warzywami, z owocami, z rybami, z mięsem. Dlatego to się nazywa Farmer Bazar. I tak to wygląda. Przede wszystkim mnóstwo przypraw, które możecie kupić na wagę. Mnóstwo przypraw. Jedna część to, co widzieliście przed chwilą, czyli ta część warzywno-owocowa z mięsem, z przyprawami i tak dalej, a druga część to jest właśnie ta część z ubraniami, na której byliśmy też. Musicie wiedzieć, że to jest się odbywa w poniedziałki i w czwartki, z tym, że powiedziano nam, że w czwartki jest najwięcej ciuchów, tak? Ale tak naprawdę większość straganów ryje dosłownie to samo. Czyli nie ma sensu przyjeżdżać w czwartek, żeby chodzić i oglądać to samo, a przede wszystkim nie ma sensu użerać się z tymi ludźmi, co do ceny, naprawdę to jest bardzo uciążliwe, przynajmniej dla mnie. Jeżeli ktoś lubi takie targowanie się, takie gadanie, pytanie każdego o cenę, to może sobie na takie coś pozwolić. Jeżeli byliście tutaj, dajcie znać, jakie was spotkały ceny, jak bardzo potrafiliście się targować. Dobre podróbki mieli Bulus z Bossa i tak naprawdę byłem bardzo bliski wzięcia. I nawet chłopiec szedł ze 80 na 25. I mi tłumaczy, że to jest lepsza jakość, bo inni mają gorszą. Oczywiście to jest taka gadka do błatka. Najlepsze było w tym wszystkim to, że jak to założyłem na siebie, no to mój biały t-shirt tak naprawdę jest czarny, cały w jakimś miśku, w jakimś gównie i tak naprawdę żałuję, że w ogóle to ubrałem. Tak więc na to też musicie uważać, gdzie idziecie, co bierzecie i co chcecie kupić. Jak masz na imię? Na mnie? Imię. Marek. 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 Cześć, Polacy. Z Markiem robimy tutaj dobry biznes. Tak, dobry. Proszę. Wszystko po 1 euro. Wszystko 1 euro. Tak. Za darmo. Za darmo nawet. Dla Polako. Jeżeli szukacie sklepu za darmo, to tutaj wbijacie i bierzecie, co chcecie. Tak. Charytatywnie. Można być polecić złotem i wszystko może. Wszystko może. Tak. Euro, dolar, nie ma problemu. Jersey Pant? Jersey Pant. Jak imię masz na niego? Imię? Imię, on nie ma imienia. Nie ma imienia? Daj mu euro. Przemek. Daj pieniądze. Dobrze? Dajmy dobrze. To materiał też fajny. Na tebe może dam 2 lata gwarancji. To wodę odnożysz, nie pręcaj. Rozumiesz? Ja, waterproof. Tak. Mariusz, tak? Przemek. Przemek? Przemek. Przemek. Fajne imię. Imię polskie. Imię polskie. To jest oryginalny Polak, tak?
Podróbka. Fake. Podróbka. Fake. Wikiko. Nie. Yeah, yeah. Dobra, jaka cena? To dobra cena. Dobra cena. Normalnie to 85 euro. Dla Polaka 25. Jak to 25? To? No jak, to jest dobra cena, nie? Kurwa. 80 może. No to pomyślimy. Gdzie my pomyślimy? Nie ma pieniądza, ta biedny Turek ja. A Polak bogaty? Nie, bo Polak bogaty to dużo pieniądze, to dużo kasu tutaj. To nie ma, a tutaj. Duża kasa. To jest mój bank. Tak, mój bank tutaj. Tak, dobrze. Będziemy targować cię. Będziemy targować. Tak. Okej, cena wyjściowa 25. Nie, 25. Okej, twoja cena? 80 będzie moja cena. To spotkajmy się w połowie przy 27. Ile? Nie, ile maksymalnie twoja cena? 28. Jak czym ty tak? Ty 28, ja sam nie kupowałem taką cenę. Ja tutaj pracuję, ja. Nie, ja nie potrzebuję. Nie, dobra. Obejdziemy na około. Nie, muszę pieniądze, nie ma pieniądza, widzisz to. Banany muszę kupić. A, widzisz, nie ma pieniądze. A kartę ma. A, puste, da. Puste, weź. Da. One million, a. Lear. Aha. Nie ma pieniądze. To cigareta z pieniądze nie ma. Tak. Tak, ile to cena? Musimy iść najpierw na ten, na warzywa. Nie, to kupi dobre cena to Polakom, da. Dobra, powiemy później jak to się skończyło, ale teraz lecimy dalej. Ale ostatecznie bluzokurtkę, którą oglądałem wcześniej, kupiłem w innym miejscu i kupiłem ją za 18. Inny troszkę fason, troszkę inaczej wyglądała, nawet lepsza, bo w środku miała materiał, nie takiego misia czarnego, co mnie upier dzielił, że tak powiem. Kupiłem za 18 euro. Nawet się słowo nie targowałem, wziąłem za 18, nie znam za 30-35 czy coś w tym stylu. Nie było sensu. No, tak więc no, tak to wygląda, idziemy dalej. Jesteśmy w sklepie z butami i tak naprawdę kupiłem sobie jakieś buty, ale problem polega na tym, że no wiadomo, że to nie jest nic oryginalnego, ale to nie jest w tym problem. Problem jest w tym, że te wszystkie buty nie mają w ogóle cen. Zobaczcie. Tutaj jest wszystko. Naprawdę są fajne. Są fajne fasony. No ale niestety nie ma cen i problem polega na tym, że podchodzicie do typa i mówicie mu, dobra, ile za taki but? A on wyskakuje z ceną tam 55 albo 60, albo tam 45 euro. No wiadomo, że cena jest do negocjacji, ale ludzie, no nie zapłacę 30, 40, powiedzmy tam nie wiem, 5 dolarów, 100 funtów czy tam euro za podróbkę niepewnej jakości. No to szczerze mówiąc, to wolę sobie iść do Sportdirecta Wielkiej Brytanii i kupić sobie jakieś buty ze tańszej czy tam mniej znanej firmy, bo naprawdę nie zależy mi na tym, byle były wygodne i mam na nie gwarancję i zapłacę może nie wiem 25 funtów. No tak to wygląda, jeżeli patrzymy przez pryzmat kieszeni, a jak nie patrzymy przez pryzmat kieszeni, to możemy sobie kupić takie właśnie ładnie wyglądające buciki, które są moim zdaniem... No, ale się większego gówna nie widziałem. O właśnie, marnej jakości, bo większość z tych butów dotykałem i niektóre właśnie widać na nich jakieś tam źle coś zszyte, czy też klej odchodzący. Jak komuś to nie przeszkadza, bo musi mieć buty typu tam, nie wiem, Adidas, jakiś tam nowszy fason, no to niech bierze, ale no nie wiem, no ja tam wolę mieć buty firmy Oya Pedro, Kalosz, spod, a nie wiem, Hesioka, a buty, które wyglądają schludnie, ładnie i są wygodne. Takie jest moje zdanie. No jeżeli macie inne zdanie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak to się mówi, czy chcielibyście kupić sobie takie buty. Buty, które superowo nowoczesnie wyglądają, czy też chcielibyście sobie kupić buty, które nie wyglądają może zbyt jakoś tam szałowo, ale są wygodne i są z pewnego źródła. No słuchajcie, oczywiście tak jak na wszystkich popularnych kanałach, oczywiście mamy coś dla patronów, możecie zostać patronami kanału i wtedy będziemy na pewno się z Przemkiem bardzo dobrze rozwijać, będziemy marudzić na innych miejscach i mamy dla was magnesy. I to dla pierwszych pięciu
patronów padną magnesy wysłane z, ode mnie z domu, ze Szkocji. Tak więc wbijajcie na Patronite i patronujcie nasz kanał, a na pewno dostarczymy wam więcej rozrywki. No, tak więc wbijcie się magnesy. Słuchajcie, w ogóle akcja jest taka. Typ nas zahaczył na ulicy i mówi, czy z Polski, mam perfumy. Generalnie już nie chcieliśmy nic kupować, no ale kupiliśmy, bo generalnie tanio były, o, tak może. Chciał mnie po 15, zadychę, wzięliśmy duże perfumy, jest fajnie, jesteśmy, a ja. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, ale co najważniejsze, wcześniej wyszliśmy ze sklepu miejscowego, kupiliśmy sobie lody, wody itd. itp. i wychodzimy, jemy te lody, no i on mi tam, wiesz, gada ze mną, tu, ja już zjadłem tego loda i mówię do niego, i tak, wiesz, za bardzo nie wiedziałem, gdzie to w ogóle wrócić ten papierek, bo ani jednego śmietnika nie ma na ulicy, po prostu ani jednego. Mówię, dobra, daję za takie reklamówki, rzucę ten papierek po tym lodzie. On nie, daj, ja mu to daję, on to sru na ulicę normalnie, że nie, żaden problem, można normalnie na ulicę. Wziął od Przemka drugi papierek, tak samo, sru na ulicę i leżą te śmieci. I mają tu generalnie w górkę, jest dobrze, nie? Można śmiecić, no naprawdę, no, chciałem zabrać, ale już mi wyrzucił, wykopał ten papier gdzieś tam pod samochód, nie? Mówię, Boże kochane, o co w ogóle? Nie, to nie, żaden problem. I tyle. Generalnie, jak oglądacie filmiki na YouTube, to człowiek dostaje oczopląsów od nowości wszystkich produktów na tym targu. Niestety po dotarciu na miejsce okazuje się, że albo to jest taka naprawdę większość tych rzeczy, to jest prawdziwa tandeta, której nikt nie kupuje, bo to praktycznie mało, rzadko kto coś kupuje. Jak kupują, to kupują w jednych sklepach. Tam, gdzie my kupowaliśmy, to też byli ludzie, którzy kupowali produkty. Czyli można powiedzieć, że tam warto kupić. Pozostałe bazary, to tak naprawdę te sklepy, to są miejsca, które, tak jak mówię, mają bardzo kiepską jakość wykonania tych materiałów, produktów, a po drugie ceny naprawdę zwalają z nóg. Dlatego oglądając to, ja nie wiem, te niektóre filmy skąd one były, bo zaskakiwały cenami. Tutaj te ceny są naprawdę duże. Może teraz się to wszystko zmieniło, wszystko poszło do góry, no i oni też podnieśli te ceny. A co najważniejsze, na filmikach, które ja oglądałem w necie, to było tak, że praktycznie wszystkie bazary miały ceny od razu wystawione. Tutaj tych cen nie ma. I to jest największy problem. Podchodzimy i tak naprawdę za każdym razem dostaniemy inną cenę. Nie wiem, czy oni rzeczywiście jakąś kasę robią, bo z tego co widzę, to większość to jest stanowiska. Ludzie wchodzą i wychodzą w ten sposób. Wchodzą i wychodzą. To już może jakiś rok, dwa lata, może trzy lata temu to było zupełnie inaczej. Tutaj inaczej to wszystko wyglądało i ludzie naprawdę kupowali te produkty, bo były naprawdę tanie. Dziś tej taniości niestety już tutaj nie widać i tak naprawdę z Przemkiem jesteśmy trochę rozczarowani. Co, Przemek? No właśnie. Tak jest, to jest. Przyjechaliśmy, o, było bardzo gorąco. Jakby było może chłodniej, to chyba byśmy woleli siedzieć na basenie, tak naprawdę. No, tak więc to było podsumowanie takie tego bazaru. Tak dlatego, no jeżeli chcecie, jesteście w Turcji, to przyjedźcie, ale na pewno jak ja wrócę, jeśli wrócę kiedykolwiek do Turcji w inne miejsce, to tutaj już nie przyjdę, bo tak naprawdę nie ma po co. I tyle.